co mają problemy, garsteczka. No nieprawda. Zresztą pani tego nie chciała, nie była wczoraj. Państwo nie chcieli tego, to jest lawinowy problem. Nie wiem, skąd to się bierze. To już nie są pojedyncze osoby. Jest lawinowy problem. Dzieci se plenią, dzieci się jąkają, dzieci mówią, mają niewyraźne, nie wiem, czy to jest uzębienie, czy to są wady w budowie. 25%. No, 25%. A my mówimy o ponad 50% rodziców. To jest 60 dzieci. A logopeda to nie jest nauczyciel, który weźmie całą klasę, 20 dzieci i będzie z nimi robić ćwiczenia. To są zajęcia prawie indywidualne, do tych godzin jest dużo potrzeba. I to jest naprawdę problem. I coraz więcej niestety też, bo i wiemy u żony, przynoszą rodzice z poradni zalecenia do nauczania indywidualnego. I szkoła nie może odmówić, bo przepis mówi, że musi być nauczanie indywidualne. Ja to doskonale wiem, bo moje dziecko też potrzebuje logopedy. I to są dodatkowe pieniądze. I my nie mówimy tutaj, nie poruszamy się w kategorii 33 tysięcy. Naprawdę, proszę Państwa. Dobrze, tylko poruszamy się w kategorii o wiele większych środków. A poza tym te 33 tysiące, my nie zabieramy z budżetu szkół, one dalej tam będą, tylko strumień pieniądza pójdzie na inne cele. Tyle i aż tyle. Pewnie, że chciałoby się. Ale etat kosztuje 33 tysiące. No proszę? Etat kosztuje, panie przewodniczący, 33 tysiące i to państwo rozmawiali o tym na komisji budżetowej. Ale wie pani, ale na komisji budżetowej. Pani Myszyńska jest nauczycielem kontraktowym, czy jaki pani jest? Kontraktowym. To jest najtańszy nauczyciel dla systemu, tak? No dobrze, no to my nie prosimy państwa o najlepszego nauczyciela. To logopeda nie będzie nauczycielem kontraktowym, tylko będzie miał poziom wykształcenia wyższy i będzie nauczycielem mianowanym, a być może dyplomowanym. I od razu koszt tego etatu nam się podwaja. Czy ten budżet już jest przekazany państwu, bo my go nie widzieliśmy? Jaki budżet? No szkoły. No bo pan się porusza w kwestii budżetu szkoły. Czyli te środki, które państwo przekazują na szkołę wraz ze subwencjami, powinny być teraz podzielone, jeśli dobrze rozumiem, przez panią dyrektor i przedstawiony państwu ten budżet. Więc my go nie widzieliśmy. Jak dadzą nam państwo trochę czasu, budżet szkoły, proszę pana. Budżet to się tworzy w listopadzie. Ja mówię o szkoły. Tak? No, ale budżet jest, państwo... No ale państwo mówią o przesuwaniu jakieś. Nikt tego nie widział. My nie mieliśmy czasu, żeby to sprawdzić. Ale o jakim przesuwaniu? Co pani? No, przepraszam, ja nie rozumiem. Miał pan przeznaczony budżet na szkołę cały, tak? Subwencje plus środki dodatkowe, które państwo przeznaczacie z budżetu miasta i gminy. Chodzi o to, że ten budżet był przeznaczony. Natomiast wyniknęło, według pani dyrektor, nowa rzecz, czyli w podstawie programowej zostało zawarte, że będzie logopeda obowiązkowy, pięciolatki muszą mieć obowiązkowe. Cały czas był obowiązkowy, proszę pani, tylko to dlatego skala mówię. Zjawiska. No dobrze, pani dyrektor podjęła decyzję i w jakiś sposób przedstawiła państwu liczby. Tak? Dlaczego nie stać nas na angielski? Więc ja pytam o dokładny budżet, czy możemy pomóc? Pani ja już jestem liberalny, bo pozwalam pani po raz któryś zabrać głos bez głosowania. Ale, bo tu pani musi sobie uzmysłowić, że to są dwa pojęcia. Rok budżetowy i budżet na rok. Szkoły. Nie, mówimy o roku obrachunkowym od stycznia do grudnia. I o tym mówimy, prawda? A budżet szkoły to jakby są trochę niekompatybilne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. I dzisiaj dyrektorzy składają wnioski, jaki będzie plan organizacyjny szkoły od września. Tak. I tam piszą, że będą takie potrzeby, takie potrzeby, takie potrzeby i takie potrzeby. Tak jest. I przedstawiają państwu liczby. Tyle nauczycieli, tyle sprzątaczek, takie będą koszta telefonów, no, śmieci właśnie o tym budżecie mówię. I wszystkiego innego. Chociaż nie, bo teraz na razie tylko arkusz organizacyjny. A te inne wydatki to są do października, muszą do projekcji budżetu na przyszły oczywiście. Rok. Oczywiście. Więc teraz pytanie, skąd państwo znają te liczby, bo chcielibyśmy dokładnie wiedzieć. Co, skąd znamy te liczby? No, chcielibyśmy poznać liczby. Znamy te liczby, bo wiemy, no, bo pan mówi, że nie 33 tysiące, tylko mówi pan, że więcej. Bo dyrektorzy no w związku z tym, jakie liczby? Bo dyrektorzy piszą, jaka jest skala zjawiska, na przykład wymowy.
i obliczają, że w stosunku do obecnego roku szkolnego w przyszłym roku trzeba będzie zwiększyć zatrudnienie logopedy. No właśnie o to pytam. To nie jest jeszcze operacja na pieniądzach, chociaż to potem trzeba przeliczyć na pieniądze. Czyli nie wiemy. I to jest zrobione na bieżąco, żeby mieć jakby pojęcie na ten temat, o co chodzi w tej sprawie. No ale wiemy czy nie wiemy, bo to jest pytanie. Wiemy, to znamy te liczby. To są szacunki zrobione przez dyrektorów. Ale są liczby. No, oczywiście, że są liczby. O to o tym o nie pytamy. Oczywiście, że są liczby. Na jakiej podstawie podjęto decyzję o likwidacji języka angielskiego i zwolnieniu nauczyciela języka angielskiego, że nie wystarczająco są środki? Ja odbieram pani głos, bo widzę, że to idzie w tym kierunku. Po pierwsze, nie podjęto decyzji, bo będziemy głosować za chwilę. Po drugie, nie podjęto żadnych, tylko to są wnioski dyrektorów szkół. Dyrektorzy szkół napisali do burmistrza pisma, które państwo wieszaliście na oknach gdzieś tam, na drzwiach w szkołach. Może na przykład była zdziwiona, ktoś powiesił u niej, nie pytając gospodarza obiektu o to, czy może powiesić. Pytanie. Na goblotach pani powiesiła prawdopodobnie. A dlaczego? Pani mnie je płyszczy. Ale ja przepraszam, pani co, ja skończę. Przepraszam, bo ja też... I to są wnioski dyrektorów szkół, którzy muszą realizować zadania oświatowe w przyszłym roku. Ja pani myję. Proszę bardzo. I dyrektorki, bo to akurat są kobiety, siadły nad tymi zadaniami i stwierdziły, że jest tyle innych potrzeb, że w ramach budżetu przydzielonego na rok 2015 nie zmieszczą się w tych budżetach. Mało tego, zawnioskowały również o zwiększenie tych budżetów, ale na zadania niezbędne, wynikające z ustaw, które my, czy nam się to podoba, czy się nam to nie podoba, musimy zapewnić. I tu leży problem. A języka angielskiego nie chodzi, mógłby to być niemiecki, ten drugi. To nie ma znaczenia w tym przypadku, czy to jest angielski. Tylko drugi nieobowiązkowy język, którego nie musimy wydawać pieniędzy na to. Bo ustawodawca nie nałożył na nas takiego obowiązku. Myśmy to kiedyś zrobili dobrowolnie. No ale niestety przeholowaliśmy. Okazało się, że strumień finansowy nie wzmacnia się. Subwencja jest z roku na rok coraz niższa, a wydatki są coraz wyższe. I to tylko o to chodzi. My się całkowicie zgadzamy z tym. A zadań przybywa, bo ja pani ręczę, że od września wejdzie obowiązkowa nauka języka obcego w klasach zero i ministerstwo nam grosza nie da. Bo da nam te śmieszne pieniądze, które nam daje co roku, które nam nie wystarczą nawet na to, żeby ludziom dać pobory wypłacić na pierwsze. I to jest problem. Problem jest w tym, że ktoś kiedyś podjął decyzję, bo w większości głosów chodzi o to, że właśnie zostaje zniesiony język angielski, bo podstawą teraz jest w naszej szkole niemiecki, a angielski był dodatkowy. Kiedyś ktoś podjął złą decyzję, bo to angielski powinien być podstawowy, bo w większości szkół na całej Polsce 80% angielski jest podstawowy i o to chodzi rodzicom. 93, czy 93 jakoś tak. O to chodzi rodzicom, że teraz nam zabieracie ten angielski. Bo gdyby to było odwrotnie, może tych protestów by tak nie było, bo teraz gdzie dzieci nie pójdą do szkoły, tam jest angielski. Pojedziemy do Niemiec i po angielsku się porozumiemy, ale pojedziemy do Anglii, po niemiecku się już nie porozumiemy. Pojedziemy do Stanów Zjednoczonych, po niemiecku też nie. I o to chodzi rodzicom, że wy nam zabieracie naszym dzieciom ten angielski, który jest przodujący wszędzie. O to tylko chodzi. Proszę pan radny. Czyli chciałem przytoczyć raport Ośrodka Rozwoju Edukacji, który mówi, że w Polsce jest nie ma sensu poruszyć. 92% dzieci w szkołach podstawowych. Poza tym publikacja Lidera Teaching Leaders at School in Europe opracowała dane dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i właśnie język angielski jest najczęściej nauczanym językiem wśród dzieci w wieku 6-9 lat i jest najbardziej rozpowszechniony, jest pouczany aż w 14 krajach jako obowiązkowy. Więc ten język jest tym językiem, gdzie się wszyscy się nie dogadają. Moim zdaniem większość radnych pewnie jest zdania, że powinniśmy utrzymać naukę na najlepszym poziomie, bo dzieci to jest przyszłość, inwestycja. Dzieci jest najlepszą inwestycją w ogóle. Więc powinniśmy utrzymać dwa języki w szkole,
I tutaj przerzucanie się argumentami finansowymi wydaje mi się dosłownie absurdalne, ponieważ rok budżetowy my zamykamy nad wyżką, która jest przeznaczona na to, żeby pokryć deficyt budżetowy na przyszłe lata, który i tak w którymś momencie nas sięgnie i jak nie będzie większych cięć w jakichś innych materiach, to po prostu będziemy mieli deficyt, który trzeba będzie pokrywać, nie wiem, wyrywkę. A pieniądze 30-30 tysięcy, to jest to, co daje rządzie. Okej. Ewokada potrzebuje 55 tysięcy etat, czyli gmina dorzuci 22 tysiące etat, żeby było etat, a już 33 nie chce dorzucić, więc to też angielski. I wydaje mi się to dziwne, tym bardziej, że wszyscy, większość z Państwa radnych, podjęła niedawno decyzję, żeby na wniosek burmistrza nie obniżać mu pensji, jak chciał, gdy oszczędziliśmy 40 tysięcy złotych, które spokojnie pokrywały. Ale i tak nie trzeba, bo przecież mamy pieniądze, które zostają na wyższy rok następny. Więc można spokojnie te 33 tysiące znaleźć i zostawić te młody w szkole. I nie wydaje mi się, że ta dyskusja, w tej dyskusji chodziło typowo o język angielski w szkole, czy o budżet, że zabraknie nam pieniędzy w budżecie. To jest moje zdanie. Znam zdanie pana burmistrza, znam zdanie pana przewodniczącego, ale jestem ciekawy zdania pozostałych radnych i prosiłbym o wypowiedź. Nie ma, nie można było przymusić do wypowiadania się, to jest prawo i wola radnych, czy będą chcieli dyskutować, czy nie. Taka odezwa jest jakby, no oczywiście mamy prawo do tego, natomiast to nie działa, nie? Proszę bardzo. W takim razie ja, drodzy Państwo, też przychylę się tutaj do Pani Ewy, która trochę ma rację, że jeżeli to był zabierany język niemiecki, to myślę, że tutaj byśmy nawet się nie spotkali, a że zabierany jest język angielski, który rzeczywiście jako matka też mam dwójkę dzieci i chciałabym, żeby uczyły się tego angielskiego. I myślę, że to jest na przyszłość Wasze zadanie, żeby ten język po prostu zmienić z niemieckiego na angielski. I wtedy nie będzie żadnego problemu i nikt tutaj po prostu z Was by się nie pojawił. Dwie osoby, tylko że dwie osoby wtedy też by straciły pracę. Czyli to by było nieuniknione. Ja tutaj rozmawiałam też z Panią Beatą o dopilnaniu budżetu. To jest naprawdę ciężka praca. I z mojej strony bardzo bym chciała, i mam dwójkę dzieci, chciałabym, żeby uczyły się nawet i trzech języków. No ale w tym momencie, no mamy takie jakby związane trochę ręce i no przyszłościowo mogą rodzice wnioskować, żeby ten język niemiecki zamienić na język angielski. Też bym bardzo chciała język angielski dla swoich dzieci. Może nie zamieniajmy, tylko zróbmy dwa. Może jednak nie zamieniajmy, zróbmy dwa. Ale nie mamy wyjścia, nie mamy tutaj nic. Pani mówi, że mamy wyjścia, ale jednak 40 tysięcy podarowaliśmy, pan może burmistrz, wiedząc, że nie ma.